Dzisiaj znowu musimy w naszej Akademii Zdrowego Rozsądku nieco zejść z akademickich wyżyn, na które się co niedzielę staram tutaj wspiąć i trochę zająć sprawami bieżącymi, czy raczej odbić się, że tak powiem, od spraw bieżących. No, czasami warto, mimo że dzisiaj będę mówić o rzeczach, o których w różnych filmach, w różnych momentach już gdzieś tam mówiłem, to warto to zebrać w jedno, warto to zrekapitulować, właśnie dlatego, że zdarzyło się coś, co daje nie tylko okazję, ale wręcz stwarza potrzebę, aby to zrobić, wyartykułować bardzo głośno, bardzo mocno, może nawet użyję takiej frazy, bić na alarm, bić na trwogę, uderzyć w dzwon, nie wiem. Trwoga nie, trwoga to nie jest to uczucie, które chcę wywołać w kimkolwiek, natomiast poczucie, że dojrzał pewien problem do tego, żeby się na poważnie nim zająć i trzeba przestać uciekać przed myśleniem i zacząć myśleć, jak najbardziej. Otóż dwa wydarzenia z ostatnich dni, jedno z ubiegłego tygodnia, drugie nieco wcześniejsze, ale powoli bardzo się przedostające do polskiej świadomości, to rzeczy, które właśnie powinny nami wstrząsnąć. I jedna to nawet trochę wstrząsnęła. Mówię o tym dealu zawartym przez Stany Zjednoczone i Niemcy, a dotyczącym tego, za jaką cenę oba te kraje sprzedadzą Rosji Europę Środkową. Dotyczy to głównie sprzedaży Ukrainy, ale również my jesteśmy jak najbardziej tutaj tą przystawką na talerzu, na uczcie, przy której wielcy tego świata zasiadają, w tym wypadku Stany Zjednoczone, Niemcy, Rosja. Nie będę wdawał się w konkretne politologiczne analizy tego, co wielu twierdzi jest wielkim błędem Joe Bidena i Stanów Zjednoczonych. To znaczy zrozumiałe jest, że chcieli się pozbyć odpowiedzialności za Europę, bo mają inne fronty ważniejsze. Niezrozumiałe jest, że Joe Biden zrobił to w sposób nieudolny w gruncie rzeczy, także nikt w Ameryce na tym nie zyskuje. Mam zaufanie do Tomka Wróblewskiego, z którym polecam rozmowę zresztą na kanale będącą z jednym z przebojów tego kanału. Mam zaufanie do Tomasza Wróblewskiego, który śledzi dość dokładnie na bieżąco amerykańskie media, więc jeśli mówi, że nigdzie w Ameryce, w żadnym najbardziej demokratycznym, najbardziej prorosyjskim, najbardziej lewicowym think tanku nie znalazł się nikt, kto by pochwalił Joe Bidena za to, co podpisał z Angelą Merkel, no to jest to znaczące, chyba że Ameryka popełnia jakiś błąd, ale popełnia go tylko dlatego, że sprzedaje nas ze swojego punktu widzenia za tanio. Natomiast nie, że nas w ogóle sprzedaje. Znaczy sprzedaje. To już jest słowo nacechowane emocjami, bo my wszyscy w emocjach. Teraz, jak żeśmy takie nadzieje pokładali, jak żeśmy byli tak zakochani, to teraz straszny gniew nas ogarnia, straszne rozżalenie. Zdradzili nas, znowu nas zdradzili. Zawsze jesteśmy zdradzani, bez przerwy jesteśmy zdradzeni. Ciągle jakaś kolejna jałta, no i teraz też nas znowu zdradzili. Nie jest dobry sposób myślenia. Jeżeli ciągle nas zdradzają, to może popełniamy jakiś błąd. Może to z nami jest coś nie tak. Może nie umiemy relacji partnerskich nawiązać i dlatego to ciągłe zdradzanie. Opowiem Państwu historyjkę. Może to jest przykład frywolny, ale proszę się wsłuchać, z własnej młodości. Durnej i chmurnej, jak to Wieszcz pisał. No powiedzmy, w moim wypadku bardziej durna ona była niż chmurna. W owych czasach, kiedy to na progu dorosłości, kiedy to człowiek już bardzo szuka jakichś doświadczeń w dziedzinie dzisiaj obrzydzonej przez masowość pornografii, ale wtedy jeszcze stanowiącą w czasach mojej młodości pewną tajemnicę. W owych czasach, kiedy to, jak to Marek Chłasko pięknie ujął, moje życie erotyczne ograniczało się do pierwszych nieśmiałych prób onanizmu i też zakończonych na dodatek niepowodzeniem, to nagle pewna bardzo seksowna laska zaczęła okazywać mną zainteresowanie. Szok po prostu przeżyłem. O, coś wspaniale. Taka kobieta, no wpadłem jej w oko. Rewelacja, bez szczegółów. Do niczego nie doszło, poza jakimiś tam obiecanki, macanki, głupimi historiami, ponieważ okazało się, że zainteresowanie owo okazywała mi tylko po to, żeby facetowi, na który naprawdę jej zależało, gula wyskoczyła i żeby się zrobił zazdrosny. I jak osiągnęła swoje cele, no to oczywiście zainteresowanie frajerem skończyło się natychmiast, jak nożem uciął. Nie mam o to żalu, bo dzięki temu dowiedziałem się już w młodości, na czym polega polityka.
A większość Polaków widocznie nie miała takiego doświadczenia i takiej pani, która by im to pokazała, w związku z czym cały czas nie rozumie, że polityka jest taką grą, w której na przykład między innymi, jak chcemy temu, na kim nam naprawdę zależy, dajmy na to Rosji, pokazać, że powinna ta Rosja z nami rozmawiać i jeśli coś tam, jakiś deal zawrzeć, to podbijamy swoją cenę właśnie w ten sposób, że znajdujemy frajera, z którym flirtujemy i pokazujemy, a tu może my tu mu rakiety wstawimy, jak nie będzie ten, a może my tu... Frajer się napala oczywiście na te rakiety, na tę flankę wschodnią, na te jakieś tam gazoporty czy inne historie, ale potem się okazuje, że tak naprawdę to wszystko było tylko flirtem, który tamtych miał wkurzyć, podbić cenę flirtującego wyżej. No i tak to w naszym wypadku wygląda, że Rosja zawsze jest tym głównym partnerem dla wielkich mocarstw. Ponieważ jak Putin mówił, bolesna, traumatyczna dla nas historia, ale jak mówił tam na Westerplatte, że wielkie narody ze sobą rozmawiają w domyśle ponad głowami małych narodów, że wielkie narody mają ze sobą rozmawiać, to tak naprawdę on mówił to, co myślą wszyscy uczestnicy tej gry. Wielkie narody się właśnie porozumiały co do tego, że my jesteśmy małym narodem, Ukraińcy też są małym narodem, chociaż licznym w tym sposobie myślenia i my się mamy bujać i dalej to już są tylko opowieści różnej treści. Pani Angela Merkel zapewniła, że Władimir Putin zapewnił, że nie będzie tego dealu używać jako broni tej rury przeciwko Ukrainie. Departament Stanu amerykański też nas zapewnił, że nie mamy się czego obawiać, bo oni nas obronią, Ukrainę też obronią. Przypomnę, Ukrainie zapewnili swego czasu, że jak odda broń atomową, to zagwarantowali jej granice, że nikt jej Krymu ani Donbasu nie zabierze. Więc widać z tego, że na tych flirtach nie należy niczego budować, tylko należy sobie z tego zdawać sprawę, jakie miejsce zajmujemy w polityce. Jeszcze innego dosadnego określenia użyję, którego używałem już w publicystyce swojej pisanej. Jeśli ktoś ciekaw, może wygooglać, jest ogólnie dostępny felieton pod tytułem Wielki zachwyt jeża w gaciach. Ten jeż w gaciach to jest figura retoryczna wymyślona przez Nikitę Chruszczowa. Nikita Chruszczow użył tego określenia, kiedy wysyłał rakiety atomowe na Kubę, co o mały włos się zresztą nie skończyło wybuchem wojny nuklearnej. Gdyby Związek Sowiecki miał rzeczywiście tyle broni atomowej, ile udawał, że miał, to by do tej wojny doszło. A nie doszło nie dlatego, że ktoś tam się opamiętał, tylko dlatego, że po prostu Ruscy blefowali. No ale tym blefem osiągnęli, co chcieli. Więc wysyłając rakiety na Kubę wtedy, Nikita Chruszczow miał użyć takiego określenia: wrzucimy Amerykanom jeża w gacie. Otóż, kiedy Ronald Reagan podejmował decyzję o tym, żeby mocno wesprzeć w Polsce ruch Solidarności, kiedy w latach 80. Ameryka inwestowała w podtrzymywanie tutaj podziemia, które było, szczerze mówiąc, bardziej rachityczne niż chcielibyśmy dzisiaj sobie to wmawiać i w legendy tworzyć, to dokładnie, on pewnie nie mówił o jeżu w gaciach, bo nie był takim rubasznym wsiokiem jak Chruszczow, ale dokładnie tak samo myślał. Otóż nasza rola w polityce amerykańskiej w najlepszym wypadku jest rolą jeża w gacie wrzucanego Ruskim. I jeśli Amerykanie Ruskim potrzebują wrzucić tego jeża, to jest okienko, które my możemy wykorzystać. A ponieważ w tej chwili nie interesuje ich wrzucanie Ruskim jeża w gacie, przeciwnie, chcą Ruskich pozyskać przeciwko Chinolom, bo Kitajcy są najważniejszym w tej chwili problemem Ameryki, a Rosja to jest małe, regionalne mocarstewko, z którym zamierza Ameryka się dogadać i uczynić go namiestnikiem swoim. Nie wiem, czy to się uda. Gdyby była polityka Rosji racjonalna, to tak, ale polityka Rosji nie do końca jest racjonalna, bo to są kompleksy upadłego mocarstwa, które nimi miotają. Poza tym inne interesy są warstw rządzących Rosją niż interesy Rosji jako takiej. To się na szczęście dla nas rozjeżdża. W każdym razie nie ma tego, co przeżywać emocjonalnie, nie ma sobie co mówić, zdradzili nas. Nie zdradzili nas, bo nam niczego nie obiecywali. Okienko się zamknęło. Wykorzystaliśmy je? Nie. Kto jest temu winien? My sami jesteśmy temu winni. I koniec, kropka. A właściwie dopiero początek. Po tej kropce zaczynamy nowy akapit. Dlaczego żeśmy nie wykorzystali właściwie tego okienka? Dlatego, i tu już nie mówię nawet o wykorzystaniu momentu jeża w gaciach,
Tylko dlaczego nie wykorzystaliśmy właściwie tego okienka historycznego, jakim było ostatnie 30 lat, kiedy byliśmy zarówno dla Europy, jak i dla Ameryki jakimś tam elementem przetargowym. Kiedy oni z nami sobie flirtowali, żeby Rosji coś pokazać, dlaczegośmy tego nie wykorzystali? Bo nie zrozumieliśmy sytuacji właściwie, tylko żeśmy żyli w micie. Mit, wielki mit. Ostatnio o tym oglądałem rozmowę Moniki Jaruzelskiej z Jackiem Bartosiakiem. Oboje bardzo pozdrawiam. Bardzo mądra rozmowa i pełna ciekawych treści, które ja tutaj jedną rzecz streszczę króciutko. Mianowicie mówi tam Jacek Bartosiak o tym micie przedmurza, który mamy tak wrośnięte w głowy, że my jesteśmy przedmurzem Zachodu. Czyli po pierwsze, że jesteśmy częścią Zachodu, że musimy być częścią Zachodu, że nie wyobrażamy sobie po prostu innej roli swojej niż część Zachodu, nie najważniejsza, tylko właśnie część zwana przedmurzem. Jest to optyka całkowicie fałszywa, której nikt na świecie poza nami nie podziela. Zachód nie potrzebuje żadnego przedmurza. Zachód w nas nie widzi żadnego przedmurza. To my sami sobie wmówiliśmy, bo lepiej brzmi przedmurze niż zadupie. Lepiej myśleć o sobie jako o przedmurzu niż jako o prowincji i o peryferiach. Ale Zachód myśli o nas jako o peryferiach. O peryferiach, które można zagospodarować, można je wysysać, można z nich przyjmować ludzi do roboty, żeby zbierali szparagi, żeby się opiekowali staruszkami, żeby te prostsze prace wykonywali, których nie chce się obywatelom zachodnich, dostatnich państw wykonywać, ale nie żadne przedmurze. A my sobie wymyśliliśmy, że jesteśmy przedmurzem w ostatnich 30 latach, nawet nie tyle obronnym, bo to jest takie przedmurze w naszych głowach zaczepno-obronne, a w ostatnich latach sobie wyobraźmy, że tak z Zachodu płynie fala demokracji, fala zachodniości, fala westernizacji, na którą ludy uciemiężone na wschodzie czekają, dokładnie tak jak w oczach kolonistów Murzyni czekali na wyzwolenie ze swojego murzyństwa. Odsyłam do wczorajszego filmiku z mojej półki o znakomitej książce świętej pamięci Kazimierza Dziwanowskiego. Więc my sobie tak wyobraźmy, że płynie ta fala westernizacji, a my jesteśmy właśnie tym, już nawet z przedmurza staliśmy się dzięki temu forpocztą demokracji. Zaniesiemy tę demokrację Ukrainie, zaniesiemy tę demokrację Białorusi, wystawimy antenkę, ponadajemy do Białorusinów o demokracji. Demokracja na Białorusi dzięki temu nabierze wigoru, podskoczy, wyjdzie na ulicę, wyrzuci wstrętnego Łukaszenkę i tak tam dalej ta demokracja przez Polskę będzie wyeksportowana i w ten sposób naszą misję dziejową wypełnimy. Bzdura, to jest wszystko totalna bzdura, nikt tego tak nie widzi, nikt nas w tej roli nie potrzebuje, my też w tej roli z nic nie mamy do zyskania i im prędzej przestaniemy tak myśleć, tym lepiej. A dlaczego tak myślimy? Dlatego, że zgodnie ze światową tendencją do gerontokracji, u nas też rządzą stare dziadki. Przykro mi to mówić, mając lat 57, ale w polityce pokolenie 60-latków to jest pokolenie starych dziadków. Nami rządzą 60-latkowie albo nawet 70-latkowie z tym najważniejszym na czele, a ja czuję się w prawie to krytykować, ponieważ wydaje mi się, że jestem dość rzadkim typem 60-prawie-latka, który jednak wiele wysiłku wkłada w to, żeby widzieć, że świat się zmienia i innym tłumaczyć, jak on się zmienia. Jak świat sprzed kilku lat już jest nieaktualny. Jak nasze poglądy sprzed 10 lat dzisiaj odnoszą się do czegoś, czego już nie ma. Bo świat się zmienia błyskawicznie. A my tego nie widzimy, nie uwzględniamy w naszej polityce, ponieważ naszą politykę prowadzą ludzie, którzy zastygli, zakrzepli w latach 90. mniej więcej. Stąd mity z tamtych czasów wciąż funkcjonują, przynajmniej do minionego tygodnia funkcjonowały. Obawiam się, że niestety dłużej, chociaż wydarzenia, to o którym mówię, ten deal Bidena z Merkelową i drugie, o którym zaraz wspomnę, powinny położyć temu mitowi kres. To jest mit Zachodu. Zachód, no, że tak powiem, trochę głupio po sprawie Turowa mówić po czesku, ale powiem już z przyzwyczajenia, Zachód to je dobre. Europejski sfas na wieczne czasy, nigdy inak, to je dobre. Otóż to wbite w głowę widzenie Zachodu jako raju po prostu, raju, punktu docelowego,
To jest mit z lat 90., który dzisiaj kompletnie się ze światem rzeczywistym rozchodzi. My mamy gdzieś tam w latach 90., po tym jak żeśmy przetrwali cudem sowiecką okupację, doczłapaliśmy do tego momentu, kiedy Amerykanie wygrali zimną wojnę, przycisnęli Rosjan, kazali im się kawałek odsunąć i opuścić Europę Środkową i Ruscy się musieli na to zgodzić. My, doczłapawszy do tego momentu, jak to w Chamie Niezbuntowanym, pozwolę sobie użyć takiej metafory, jak pływak po maratonie pływackim. Resztką sił dopadliśmy tego skraju basenu, padliśmy, czy plaży, i padliśmy na tej plaży dyszeć. Już nic po prostu nie marząc o niczym innym, tylko że udało się, przeżyliśmy, jesteśmy na suchym lądzie. No trudno mieć pretensje do ludzi, którzy 30 lat temu rządzili, chociaż wymienienie dzisiaj wszystkich koszmarnych błędów, jakie popełnili, to jest temat na osobny film, ale popełnili je właśnie w tym przekonaniu, że Boże, przeżyliśmy, teraz to już wszystko będzie dobrze, zaraz nas ktoś z tej plaży podniesie, nakarmi, przyniesie baczyłkę z rumem, ciepłym ręcznikiem, wytrze, okryje szlafroczkiem i jeszcze w ogóle gdzieś tam zapewni byt i jeszcze w kieszonkę parę złotych wsunie. Kto? Zachód. Wolny świat, do któregośmy dążyli. Tam, gdzie jest demokracja i tam, gdzie jest dobrobyt. W związku z czym cała myśl strategiczna Polski została, skundliła się, skarliła się do jednego tylko: wrócić do Zachodu. Bośmy przecież zawsze byli jego częścią, tyle że sowiecka bestia chuchapała, prawda, kawał ugryzła i oderwała od tego, ale teraz wracamy do Zachodu. Zachód to jest dobre, Zachód to jest demokracja, Zachód to jest dobrobyt. My tam wracamy, oni się podzielą z nami swoim dobrobytem, zainstalują nas w swoją demokrację, w związku z czym nic więcej nie trzeba, o niczym więcej nie trzeba myśleć, tylko o jednym: dołączyć do struktur zachodnich. No dobrze, dołączyliśmy do struktur zachodnich, no bo wejście do Zachodu rozumiane było na poziomie potocznym dla prostego Polaka, żyć tak jak na Zachodzie. Też mieć tyle pieniędzy, też mieć takie fajne sklepy, żeby po prostu wszędzie peweksy, tylko za złotówki, mówiąc językiem mojego pokolenia. I już, i hulaj dusza, piekła nie ma, znaczy piekła. I nie ma większych celów, no to jest najważniejsze. Dołączamy do Zachodu, jak dołączymy do Zachodu, to już wszystko samo z siebie się rozwiąże. Na poziomie potocznym dołączyć do dobrobytu, na poziomie politycznym dołączyć do struktur Zachodu. No dołączyliśmy do struktur Zachodu w 2005 roku, nieco wcześniej do NATO, potem do Unii Europejskiej. I co teraz? Jaki teraz cel strategiczny? Żadnego. Być na Zachodzie, po prostu. Skorośmy dołączyli, to teraz bądźmy. Ewentualnie dla grupy lewicowo-liberalnej elity celem stało się tak do końca dołączyć, bośmy dołączyli formalnie, ale dopóki istnieją jakiekolwiek różnice kulturowe między Polską a Zachodem, to jeszcześmy nie dołączyli do końca. I tu mamy właściwie całe w jednym zdaniu streszczenie całej formacji lewicowo-liberalnej, czy mówimy o praktykach, czy pragmatykach tej formacji typu Donalda Tuska, czy mówimy o ideologach, może już nie Adama Michnika, bo on się stał właściwie takim dostawcą mów pogrzebowych, ale wychował jakieś, czy tam pozostawił po sobie epigonów, naśladowców, którzy mówią jego językiem i oni wszyscy mówią to samo. Tak, jeszcze musimy zaimplementować tę zachodniość w Polsce do końca, czyli żeby związki homo były w randze małżeństw, czyli żeby były trzecie, czwarte i piąte ubikacje, czyli żeby każdy, kto się poczuje kobietą albo czajnikiem z gwizdkiem, natychmiast bez żadnych dyskusji, badań lekarskich i innych oporów dostawał od państwa papier, że jest czajnikiem z gwizdkiem i tak ma wpisane w dowodzie i nikomu nie wolno protestować, bo będzie faszystą wtedy, i po prostu skopiować, zmałpować, spapugować te wszystkie rozwiązania zachodnie i no wiadomo, że to się nigdy nie uda, bo ten naród jest ciemny, w związku z czym skupmy się na chłostaniu tego ciemnego narodu, żeby z niego wykuć Europejczyka, przemienić ich w Europejczyków. No i tak to mniej więcej jest do dzisiaj. Jeżeli obserwujemy dyskurs antypisu, to tym dyskursem w sensie pozytywnym jest nic dokładnie. Dlatego oni są w stanie wyartykułować
program taktyczny, czyli odsunąć PiS od władzy, nie artykułują tego ze programem prawdziwym i niestety realnym, bo odsunąć PiS od władzy nie odsuną, ale chodzi o sparaliżowanie tej władzy, czyli de facto sparaliżowanie państwa. To, co niejaki pan Kramek, dość szemrana postać, nie wiadomo przez kogo animowana, ale wiadomo w jakim alfabecie dostająca instrukcję, nazwał wyłączeniem państwa. To jest w tej chwili program realizowany, który może być szczególnie tragiczne skutki dla Polski w takim właśnie momencie historii. Ale nie wchodząc w te szczegóły, ten mit jest kompletnym fałszem. Dlaczego? Popatrzcie. Biden z Merkelową to jest tylko jedno. To nie jest żadna nowość. Można powiedzieć, że pewną nowością jest to, że Stany Zjednoczone mają prezydenta nieudolnego, który podjął takie decyzje, które znaczą, że właściwie za bezdurno dał Rosji i Niemcom wszystko, czego oni chcieli, nic nie załatwiając dla Ameryki. Tak jakby jedynym powodem działania Joe Bidena było zrobić na złość Trumpowi i odwrócić całą politykę poprzednika o 180 stopni bez patrzenia na skutki tego. To jest rzeczywiście pewna aberracja, ale co do zasady jeża w gaciach, czy flirtowania z frajerem, żeby tego prawdziwego, upatrzonego, prawda, podkręcić, to tutaj nie ma niczego zaskakującego. Myślę, że większym szokiem niż to, że znowu nas zdradzili, większym szokiem powinno być 12 dyrektyw przedstawionych przez Fransa Timmermansa, które bardzo, bardzo powoli przeciekają do polskiej świadomości i są wypierane, są nieprzyjmowane zarówno po pisowskiej, jak i po polskiej stronie, ponieważ one przeczą największemu z mitów, że Zachód to dobrobyt, że podłączenie się do Zachodu za jakąkolwiek cenę, całkowite oddanie, skopiowanie, zmałpowanie, homozwiązki i tak dalej, i trzecie ubikacje, i to wszystko, o czym lewicowa agenda mówi, że i cancel culture przede wszystkim oczywiście, to za tę cenę wchodzimy w strefę dobrobytu i oni nam ten dobrobyt chętnie dadzą. Przecież sami mają tyle, że spływa tutaj strumień szklanych paciorków. Otóż 12 dyrektyw Timmermansa w połączeniu z kolejnymi dyrektywami energetycznymi, w połączeniu z zachowaniem Komisji Europejskiej, która już nawet nie udaje, że poważa traktaty europejskie, które nie dają jej kompetencji, w jakich dzisiaj się specjalizuje, ponieważ wychodzi z założenia, że w polityce każdy ma prawo do tego, co może, a ponieważ oni mogą, sytuacja się zmieniła, nastąpił szok, prawda, więc teraz zgodnie z doktryną szoku oni tworzą coś zupełnie nowego w polityce i to wszystko już pokazuje, że szklane paciorki się skończyły. Będzie kiszot, jak to się nazywało, taki bat ze skóry słonia czy hipopotama bodajże wyprawiany, którym okładano czarnych niewolników w Kongo, jak nie dość skwapliwie kauczuk zbierali. Tak, wejście do Zachodu nie jest wejściem na równych prawach. Jest wejściem indyka na stół świąteczny. Dlatego, że kiedy wchodziliśmy do Europy, do struktur i budowaliśmy ten mit, to jeszcze ten Zachód był w fazie ekspansji. A jak dobrobyt jest w fazie ekspansji w imperium, to centrum się bardzo bogaci, ale i peryferie się bogacą. Wolniej się bogacą, ale też się bogacą. Ścieka rzeczywiście, jak u Adama Smitha, to bogactwo. Ale teraz już faza wzrostu państw zachodnich się skończyła. Oczywiście jest jeszcze dużo, dużo za wcześnie, żeby mówić, że już kapitalizm upadł, jak to już Włodzimierz Ilicz Lenin mówił i troszkę się jednak okazało, że za wcześnie to ogłosił, byłoby przesadą mówić, że już Europa się chwieje. Nie, ma ciągle kupę pieniędzy, ale ona już ma najlepsze lata za sobą pod każdym względem. Co się dzieje, kiedy się kończy faza wzrostu, zaczyna faza powolnego więdnięcia? Trup zamienia się w wampira, w zombiego. Wyjada, wysysa krew z prowincji. I dziś Zachód, powtarzam, nie jest źródłem dobrobytu dla nas. Weźcie sobie Państwo te dyrektywy
firmowane przez Timmermansa, ale przecież jest to plan oficjalny Komisji Europejskiej, który jeszcze w dodatku w Parlamencie Europejskim jest uważany za niewystarczająco radykalny, bo trzeba jeszcze bardziej radykalnie zniszczyć polską energetykę, zniszczyć polskie wszystko, co w Polsce się udało, polski transport, polski przemysł meblarski na przykład, wszystkie to, z czym jesteśmy dobry, polskie rolnictwo, polską hodowlę chów klatkowych. Po co? Dla jakiejś takiej złośliwości? Nie. Dlatego, że trzeba coś w Europie niszczyć, żeby na przykład otworzyć się na rynki Mercosuru. Mercosur ma do sprzedaży, co ma do sprzedaży? To samo co my. No tylko, więc się zakazuje produkcji, przecież nikt nie chce w Europie zakazać sprzedaży jajek z chowu klatkowego czy mięsa, tylko zakazu produkcji. Przestajemy produkować, jesteśmy pierwszym dostawcą w Europie, tak? Jeżeli my przestajemy produkować, co się robi, otwiera się przestrzeń, żeby to sprowadzać z Ameryki Południowej. A dlaczego Niemcom i Francji zależy na tym, żeby sprowadzać z Ameryki Południowej? Dlatego, że nie jest to ich kosztem, bo oni nie w tej dziedzinie się specjalizują, a otwierają rynek zbytu dla swoich wyrobów przemysłowych. Rozumiecie Państwo? Polskie rolnictwo musi umrzeć, czy obumrzeć, po to, żeby Niemcy mogli sprzedawać swoje samochody do różnych krajów świata, które za nie mogą tylko produkty rolnicze przysyłać na razie. Czy to jest logiczne? Jak cholera, jak postępowanie tej laski, która mnie nauczyła polityki przed wielu, wielu laty. Dokładnie. Tak jest w każdym z konkretnych przypadków. Tak jest z dekarbonizacją, tak jest z dezindustrializacją Polski, bo to jest taki plan. I ludziom, naiwnym Polakom się wydaje, idźmy na zachód, zapłacimy za to koszty naszej suwerenności, a kogo tam obchodzi, to są myślenie z XIX wieku, przecież mędrkowie z salonów powiadają, że to się już nie liczy, że to już nie jest ważne, więc to możemy oddać, bo w zamian za to będzie kasa. Nie! W zamian za to stracimy wszystko to, co przez tych ostatnich 30 lat kosztem ogromnych wyrzeczeń udało się osiągnąć. I znowu tutaj też jest mit, kłamstwo zwykłe, na którym ten mit zbudowano, że my ten rozwój cały zawdzięczamy Unii Europejskiej. Jakim cudem? Skoro rozwój się dokonał w 90-tych latach, a do Unii weszliśmy w 2005? Jeśli ktoś uczciwie nad tym usiądzie, a niektórzy usiedli, więc proszę poczytać. Raport Jerzego Hausnera. Przecież to człowiek lewicy, to nie jest żaden pisowiec. Proszę przeczytać, wiele razy tutaj przeze mnie przywoływano rozmowę z profesorem Kozakiem w książce Świat się chwieje, Grzegorza Sroczyńskiego. No przecież to nie jest pisowiec, to jest obaj, pan profesor jest naukowcem, Grzegorz Sroczyński jest dziennikarzem wtedy przez wiele lat Gazety Wyborcze, teraz Gazety.pl. Proszę zerknąć w to i zobaczyć, ile prawdy jest w micie o tym, że pieniądze unijne nas rozwinęły. Tak naprawdę pieniądze unijne nam bardziej zaszkodziły niż pomogły, taką tezę postawię, ponieważ pozwoliły zachować wszystkie patologie państwa PRL-owskiego. To wszystko, co można było zreformować, to wszystko wtedy, kiedy należało reformować, nie było reformowane, bo zalane zostało strumieniami kasy, łatwej kasy z Unii Europejskiej, więc naród nie czuł potrzeby, zadowolił się ciepłą wodą w kranie, nie myśląc o tym, co się w przyszłości z tą wodą stanie, nie domagał się, nie naciskał, nie wychodził na ulicę, nie żądał poprawy swojego bytu. Paliśmy się watą cukrową i głód wydawało nam się, że nas jest zaspokojony, ale to był tylko pozór. Mit o roli cywilizacyjnej Unii Europejskiej, która nam tu przysyła kupę kasy i robi... Nieprawda. Myśmy tę kasę głównie zużyli na wylanie betonu, na podtrzymywanie bezsensownych struktur państwa zamiast ich reformowanie, na utrzymywanie jakichś kretyńskich przedsięwzięć mędrków różnych plotących euroandrony w jakichś rozmaitych NGO-sach i innych, grantoza, prawda, mania grantoza, która z Unii Europejskiej była finansowana, no i na tę betonozę wielką, że wszędzie powylewano kupę betonu za pieniądze unijne, za połowę pieniędzy unijnych, na drugą połowę kredyt wzięto też w Zachodnim Banku, który trzeba będzie spłacać i zostaliśmy na tej kupie betonu z Timmermansem, który mówi, a teraz tak, mieszkania to luksus, ogrzewanie to luksus, prąd musi być wielokrotnie droższy, samochód nie, to luksus. Wszystkie te luksusy należą się Zachodowi, a nam się nie należą. Ktoś musi to sfinansować. Jeżeli w Niemczech, Francji mają się nie zbuntować ludzie i nie wynieść na taczkach tym, którzy im fundują zieloną rewolucję, no to
ktoś musi ponieść koszty. I to jesteśmy my. A na nas się to chętnie zwali, bo tak jak po wojnie wymyślono pogrom kielecki, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, jeśli chodzi o Jałtę, to teraz właśnie całe to chłostanie Polski o praworządności, o tym rozmaitych głupstwach, to jest przygotowywanie do tego, żeby powiedzieć, no trudno, nie ma tych Polaków co żałować. Ponoszą koszty, bo są ciemni, bo są zacofani, ale ktoś musi te koszty ponieść, żebyście wy, tutaj obywatele pierwszej prędkości, mogli żyć też na dużo niższym poziomie niż dotąd, ale jeszcze jako tako. Rewolucja ma swoje koszty, drwa rąbią, wiadomo, wióry lecą, my jesteśmy właśnie tymi wiórami przewidzianymi do wyrąbania. Osobnym tematem na osobny film, bo długo by było tłumaczyć, dlaczego oni to robią, ale robią to w sposób racjonalny, na swój sposób. Rewolucja jest racjonalna, rewolucja komuś służy. Tam, gdzie tracą miliony, tam tysiące się bogacą. I pewna metoda została opracowana. Myślę, że niezbędnym uzupełnieniem planu Timmermansa, którego jeszcze nie ogłoszono, bo czeka się na kolejny szok, szok epidemiczny, histeria, która została wywołana wirusem, nie tak w końcu znowu szczególnie zjadliwym w porównaniu z innymi wirusami, które przez ludzkość przechodziły, więc ta histeria już się trochę wypala, ale poczekajmy. Świat się tak zadłużył, tu już się bawię we wróżkę, ale sądzę, że tą drogą zostanie to zrobione, że w którymś momencie kompletnie walną światowe finanse. I co się wtedy stanie? Trzeba będzie ratować sytuację, likwidując różnice między walutami, wprowadzając w całym świecie, no w całym świecie się nie uda, Azja się na to nie zgodzi, nie wejdzie w ten system, ale w Ameryce i Europie ujednolicając walutę, to jest w kwestii elektronicznych przeliczeń, więc nie trzeba tworzyć nowej, wystarczy tak jak było EQ przed euro, europejska waluta przeliczeniowa i zlikwidować gotówkę i wprowadzić te reformy, o których się w tej chwili coraz więcej mówi, czyli reformę pieniędzy wyłącznie elektronicznych, które w dodatku tracą ważność. Można je wyłączać. To już jest w połączeniu z równie głoszonym i właściwie w praktyce realizowanym już przez Komisję Europejską planem wielkiego wywłaszczenia, że własność jest zła. No taki jest sens zielonej rewolucji. Po co wam własność? Znaczy my tam, Elonowie, prawda, i Billowie, i inny cukier góry, prawda, to nam własność, no, ktoś musi wziąć na siebie to brzemię i światem rządzić, ale wam, prostym ludziom, po co masz być właścicielem swojego mieszkania, skoro możesz je wynajmować, po co masz mieć samochód, skoro możesz jeździć samochodem wynajętym i płacić nam za to wszystko nieustannie. Wielkie niewolnictwo na całym świecie. A gdzie jest w tym nasze miejsce? W planach Zachodu jest to miejsce fatalne. I dlatego, proszę Państwa, to powinien być szok ozdrowieńczy dla Polski. Nie tylko w stosunkach międzynarodowych. Powinien być to szok i powinniśmy sobie teraz przypomnieć, że jest takie stare powiedzenie, że jak ktoś nie chce utrzymywać swojego wojska, to musi utrzymywać cudze wojsko. W momencie, kiedy takie już widać strategiczne decyzje zostały podjęte w świecie zachodnim, które sprawiają, że nasze wyobrażenie o demokracji to już nie jest demokracja. Nasze wyobrażenie o dobrobycie to już nie jest dobrobyt. To jest takie dziadostwo, że Gierkowski PRL może się przy tym okazać jeszcze całkiem atrakcyjnym miejscem, bo tam przynajmniej różnic wielkich nie było. Wszyscy byli na małej bidzie, na malutkiej stabilizacji, ale jak się to, co ówcześni prominenci mogli sobie wybudować, korzystając ze swych przywilejów, to załatwić sobie papę na dach, prawda, poza kolejnością, to mniej więcej małą willę, która dzisiaj jest domkiem po prostu niskiej kategorii. O, takie były różnice majątkowe. Więc tu będzie też taka PRL-owska bida i kolejki, i niedostatek, i to wszystko, cośmy doświadczyli, tylko jeszcze w dodatku ze świadomością, że są nababowie, którzy żyją w wyizolowanym świecie i których to wszystko nie dotyczy. Więc w takim momencie Zachód nie jest już demokracją, Zachód już nie jest dobrobytem, a my czym jesteśmy? Frajerami, którzy sobie wciąż wyobrażają, że droga nasza do dobrobytu wiedzie przez Zachód. Nie. Wielokrotnie cytowałem tutaj marszałka Piłsudskiego. Przecież Państwo wiecie, że ja nie jestem bezkrytycznym wielbicielem Piłsudskiego, ale to jedno zdanie cytuję, bo jest ono bardzo trafne. Cele Polski nie są na Zachodzie.
Cele Polski są na wschodzie. Dla Zachodu zawsze będziemy zadupiem. Dla Wschodu jesteśmy Zachodem. I w tym dealu Bidena z Merkelową, od któregośmy zaczęli, jest jedna rzecz pozytywna, którą widzę. Mianowicie, u nas to wywołało szok, ale bez porównania z tym szokiem, jaki to wywołało na Ukrainie. Ukraina dotąd całą swoją politykę opierała na przekonaniu, że zawsze może liczyć na Niemcy, dlatego może olewać Polaków z naszymi głupimi zalotami, że ach, zapomnimy o Wołyniu, tylko nas lubcie. My was nie musimy lubić, bo Niemcy są naszym prawdziwym patronem w Europie. Będziemy gadać z potęgą, a nie z przedstawicielami. Prawda? Będziemy gadać z Angelą Merkel, a nie z Tuskiem, czy tam później ze zbuntowanymi przeciwko Angeli Merkel Polakami, bo nam to niczego nie daje. No a drugie przekonanie Ukraińców było, że Ameryka, skoro mają tam tak świetnie zorganizowaną i wpływową diasporę, bo trzeba powiedzieć, że tego trzeba zazdrościć, nam się łatwo sobie mówimy, a my Polacy to jesteśmy jednak lepsi niż tacy Ukraińcy wieśniaki, tylko zobaczyć, w Ameryce polska Polonia nie liczy się kompletnie, mimo że jest liczna i powinna być dużo ważniejsza, no więc Ukraińcy się liczą, więc liczyła Ukraina, że ta diaspora w Ameryce sprawi, że Ameryka się od nich nigdy nie odwróci, a Niemcy będą ich protektorem. Biden z Merkelową pokazali, że nie ma w tym krztyny prawdy. I teraz Ukraina ma do wyboru albo się poddać Rosji, albo zrozumieć, że jej przyszłość jest w jakimś związku z Polską. Nie mówię o związku państwowym. Mówię o związku przede wszystkim gospodarczym. I Białorusi miejsce też jest w związku z Polską. I Litwy, Łotwy, Estonii również. I Rosja to wie. I Rosja to rozumie, dlatego zawczasu stara się zniszczyć wszystkie możliwości nasze strategiczne dojścia do takiej sytuacji, bo ona wie, jakie to jest dla nich groźne, gdybyśmy wypchnęli ją z terenu dawnych kresów Rzeczpospolitej, wykorzystując jej obecną słabość ekonomiczną. Ale my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to powinien być nasz cel. No, nudzę, wiem, powtarzam, ale na litość boską niech sobie to wszyscy w sercach zapiszą. Na wschód od Bugu wszyscy powinni robić interesy z Polską, wszyscy powinni brać kredyty w polskich bankach, trzymać pieniądze w polskich bankach, uczęszczać do polskich szkół, a Polska powinna zrobić wszystko, żeby te tamtejsze narody widziały, że mają w nas przyjaciela, który jest dla nich źródłem dobrobytu i ostoją demokracji. Zamiast bezmyślnie kultywować mit Zachodu, który jest mitem z dawnych czasów i z dzisiejszym Zachodem nie ma nic wspólnego, to my musimy być tym Zachodem dla Wschodu. Czy to jest jasne? To proszę to transmitować, przekazywać, zwłaszcza tym ogłupionym propagandą ludziom, którzy ciągle żyją w przekonaniu, że jak wybiorą Tuska, to Tusk pocałuje Angelę w dłoń i w zamian za to dostaniemy masę dóbr, które tu spłyną, po prostu do cyca się dorwiemy i będziemy ssać z tego eurocyca. Nie. To wampir europejski się wpije w naszą szyję wtedy i wyssie z nas krew, bo jest starym, zdychającym wampirem i tylko nasza krew może go uratować. I taka jest piłka. Po prostu.